Cześć wam, dzisiaj jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Deliver Us Mars, serii, która zwie się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Store i w tym tygodniu jest to tylko jeden tytuł. Na dole link w przypiętym komentarzu prowadzi was do społeczności YouTube'owej, gdzie macie linki do wszystkich darmówek z tego tygodnia, m.in. właśnie epikowy Deliver Us Mars. Jeżeli będziecie ten tytuł odbierali, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taga kreatora Wizu Epic, wspieracie mnie w ten sposób, a w przyszłym tygodniu, czyli od 30 do tam chyba 8 grudnia, czy 7 grudnia, jakoś tak, 7 grudnia. Do 7 grudnia czekać na nas będą dwa tytuły. Jednym jest Jitsu Squad, a drugim jest Mighty Fight Federation. Obu tych tytułów nie ogrywałem wcześniej, ale przynajmniej jeden z nich, Jitsu Squad, mam na swojej watchliście gierek do przetestowania. Gdyby nadarzyła się okazja i okazja się nadarza, dostaniemy to za friko, więc na dole link w przypiętym komentarzu. A my przejdźmy do tego, że trwają wyprzedaże związane z Black Friday, czyli Czarny Piątek, od 21 listopada, czyli 2-3 dni temu z waszej perspektywy, do 28 listopada są zniżki i kupony i zwrot hajsu podkręcony, więc bardzo dużo na Epiku się dzieje. Jeżeli chcecie złapać sobie jakiś tytuł, to sprawdźcie, czy nie jest w tej chwili na promocji, to się tam zmienia, doskakują kolejne, więc jest rotacja. Z czym się nie Deliver Us Mars? Jest to tytuł, który na większości sklepów internetowych pojawił się w lutym 2023. Producentem jest KCON Interactive, chyba tak to się będzie czytało, a wydawcą jest Frontier Foundry. Na potentacie growym na Steamie ma ostatnie recenzje aż 58, czyli tak całkiem, znaczy aż w sumie tylko. I są to recenzje mieszane, więc to jest dla mnie zaskakujące, ale wszystkie recenzje są w większości pozytywne i jest ich tylko 1248. Jeżeli chodzi o dostępne DLC, to jest tylko jedno i jest to soundtrack, czyli w sumie nic za bardzo nie dodające do gry, ale muzyka w tej grze jest fantastyczna. Odpowiada za nią Sander van Zanten i jest bardzo udany soundtrack. Przechodząc do tego, kim i z czym, nie mamy tutaj edytora postaci, nie mamy tutaj tworzenia swoich rzeczy, to jest opowieść, którą mamy poznać, więc przez większość czasu gramy jako, no ona w sumie tylko na początku jest dziewczynką, potem jest nastolatką bardziej i nie wiem, jak dalej fabuła się ciągnie, czy nie ciągnie się to jakoś strasznie bardziej do przodu. Gramy jako Katie Johansson, o, tak się nazywa główna bohaterka. Przez parę momentów gramy jako jej ojciec, więc będzie tutaj lekka dywersyfikacja, ale jest ona bardziej związana z fabułą niż to, że mamy jakieś postacie do wyboru, specjalne umiejętności itd., itd., itd. Jeżeli chodzi o fabułę, to za twórcami Deliver Us Mars jest kontynuacją wielokrotnie nagradzanej gry Deliver Us The Moon. Nie wiedziałem, że to jest sequel, zaciekawiło mnie na tyle, że dodałem pierwszą część na swoją watchlistę gierek, jak będzie kiedyś na promocji, to złapię. Czyli klimatyczna przygoda science fiction, która w zajmujący sposób pozwala doświadczyć życia astronauty. Sięgaj nowych granic, uczestnicząc w emocjonującej i niezwykle ważnej misji polegającej na odzyskaniu skradzionych przez tajemniczą organizację Outward statków należących do kolonii Ark. 10 lat po zakończeniu misji Fortuna, ludzkość stoi na skraju zagłady. Po odebraniu tajemniczej wysłanej z Marsa prośby o pomoc, najmłodsza astronautka na Ziemi, Katie Johansson, dołącza do załogi Zephyra i wyrusza na ostatnią misję tego statku. Więc jak widzicie, fabuła tam jakaś jest i jeżeli o fabułę chodzi, to wydaje mi się, że to jest główny wabik tutaj. Opis nie jest jakiś zachwycający, ale przechodząc tutorial na początku, start gry, wow, potrafią grać w narrację, potrafią przekazywać fabułę, potrafią przekazywać emocje. To jest dobrze zrobione. Co do grywalności, jest to może troszeczkę symulator chodzenia, może troszeczkę platformer, może troszeczkę taka skradaneczka. Jest tam parę elementów z różnych tytułów. Nie jest nic na super wysokim poziomie trudności. Znaczy się, że jeżeli nie lubicie skradanek, to nie powinno was odbić od tej produkcji. Z drugiej strony, jeżeli jesteście fanem skradanek, to możecie się tutaj nudzić, bo to nie jest tytuł, który będzie naciskał strasznie mocno na tą nutę. To jest bardziej opowieść za pomocą gameplayu, a nie gameplay gra tutaj pierwsze skrzypce, więc to dla niektórych może być bardzo na nie. Jeżeli chodzi o sterowanie, leciałem na padziku konkretnie 8-bitowym, nie było żadnych problemów. Bardzo dobrze się grało, mega wibracje, wszystko jest tak jak ma być. Troszkę się poprzyczepiać można, ale jak są te wszystkie gonitwy, nie gonitwy, to naprawdę czuć ten pęd przez brak sterowności, więc wydaje mi się, że to są celowe zagrania i na tyle to działa, żebym się nie przyczepił. Jak pogram więcej, to może zacznie mi to przeszkadzać, ale na chwilę obecną jest tak. Przechodząc do strefy wideo, ta jest piękna. Jeżeli macie kartę od NVIDII, to jest jeden z tytułów, który się chwalił tym, jak dobrze wykorzystuje technologię ray tracingu, czyli RTX tutaj powinien stać na wysokim poziomie. Ja lecę na Radeonie, więc nie odpalałem ray tracingu nawet podczas nagrania, czy przed nagraniem, nie wiedziałem, że to jest jeden z tych tytułów, który się chwalił swoim RTX-em, więc tak wam tylko mówię, jak macie możliwość, możecie spróbować. Jeżeli chodzi o strefę audio, to muzyka jest na bardzo wysokim poziomie i voice acting jest świetny. Jestem zachwycony, bo to jest naprawdę dobre. Jeżeli
Jeżeli chodzi o bugi, nie natknąłem się prywatnie na żadne, ale z tego co widzę, podobno optymalizacja leży. Jeżeli ktoś ma słabszego kompa, mogą być problemy podczas gameplayu, spadki ilości klatek. W niektórych momentach gra jest trudna do przejścia ze względu na to, że wam dropi z 60 na 4 klatki i moli okrutnie. Z mojej perspektywy, no ja się nie natknąłem, ale też ile ja pograłem? 20 minut, więc nie za długo to raz. A z drugiej strony, jakby na tym kompie coś rzęziło, to by było naprawdę dziwne, więc jest jak jest. Przechodząc do plusów i minusów. Gra jest przepiękna strefa audio, zarówno audio jak i wideo, również wideo ray tracing, bez ray tracingu jest przepięknie. Jeżeli chodzi dalej, to historia jest bardzo dobra, świetnie napisana, postacie są żywe, głębokie i są awesome i do tego potrafią szarpnąć za emocje tak, że się można popłakać i to nie ze śmiechu. Jeżeli chodzi o gameplay, to jest bardzo przyjemny, jeżeli nie wymagacie od niego zbyt wiele. Coś jeszcze, no voice acting jest świetny, ale to przy dźwięku powinienem był powiedzieć. No i puzelki, które będziemy rozwiązywali, są takie w sam raz, ani za trudne, ani za proste, czyli troszkę zabawy, troszkę wymagające, nie będzie to jednak nas tępiło jakoś strasznie. Jeżeli chodzi dalej, to performance i wymagania są troszkę wyżyłowane, znaczy się, jeżeli macie słabszego kompa, może was to zaboleć. Fragmenty, gdzie trzeba się wspinać, są upierdliwe, bardzo wolne i bardzo toporne, więc troszkę ze sterowaniem tutaj się problemy dalej robią, szczególnie w pionie. I część modeli, z którymi będziemy mieli styczność, to są ewidentnie modele stokowe, które zostały tutaj na hama na szybko wrzucone i niektóre poprzerabiane. I też niektóre animacje twarzy odstają, więc przy tym całym pięknie graficznym główna bohaterka nie ma najlepiej animowanej twarzy. Jest jak jest. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, to oczywiście Windows 10 64-bitowy i procesor również 64-bitowy, na przykład Intel i5-4590 lub AMD FX8350, 8 GB RAM-u i 14 GB wolnej przestrzeni na dysku. DirectX 11 zainstalowany i karta graficzna kompatybilna z 11, czyli taki GeForce GTX 970 lub Radeon R9-390. W zalecanej konfiguracji jest troszeczkę więcej, na przykład Windows 10 11, oczywiście 64-bitowy i procesor tak jak Intel i7-7700 lub Ryzen 5-2600, 16 GB RAM-u, wciąż 14 GB wolnej przestrzeni na dysku i DirectX 12 mile widziany. Karta graficzna taka jak GeForce GTX 1080 lub Radeon RX 5600 XT. Dostępne wersje językowe są z pełnym udźwiękowieniem po angielsku, japońsku, chiński uproszczony oraz tradycyjny francuski, niemiecki, rosyjski, a napisy znajdziemy w takich językach jak angielski, włoski, hiszpański, wersja na Hiszpanię i na Amerykę Łacińską, japoński, chiński uproszczony oraz tradycyjny francuski, niemiecki, koreański, portugalski, wersja na Brazylię oraz rosyjski. Nie ma tutaj wymienionego języka polskiego, ale został automatycznie rozpoznany i ustawiony jako docelowy język, gdy odpaliłem ten produkt. Macie chwilę bez mojego monologu? Where are we going? We're going to help you together. Come on! I reasumując, bardzo pozytywnie zdziwiłem się odpalając ten tytuł, bo nie spodziewałem się niczego, właściwie nie wiedziałem czego się spodziewać, więc było takie c'est la vie, co mi życie da, to będzie i z tego nagram odcinek. Pograłem początek i narracja daje czadu, więc polecam każdemu zainstalować, odpalić i sprawdzić, czy mu działa, bo ta gierka, no, fajnie przedstawia fabułę w bardzo udany sposób. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych darmówek do przygarnięcia. Widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć na dniach. Miłego do następnego i hej! Podoba ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizu Epic. A mówię na dniach, bo wiele darmówek w tym tygodniu jeszcze powinno się pojawić, jeżeli dobrze kojarzę.